Dwie prawie identyczne legendy z dwóch stron świata. Opowieść o wielkim stworze, pół człowieku, pół małpie. W Nepalu mówią na niego Yeti. To na pewno ślady Yeti? W Ameryce Północnej to Sasquatch. To stworzenie żyje na Ziemi od dawna. Nowe teorie kwestionują poglądy naukowców. Dlatego pewien człowiek wyrusza w poszukiwaniu niezaprzeczalnych dowodów. Zamierza znaleźć człowieka śniegu. Obława na człowieka śniegu. Jerry Moffat jest badaczem. Znaczną część z ostatnich 30 lat spędził podróżując, uprawiając trekking i wspinając się w Himalajach wysokich. Dwa razy był na szczycie Everestu. Należy do światowej czołówki kajakarzy i jako pierwszy spłynął trzema potężnymi miejscowymi rzekami. Żył wśród szerpów i słyszał ich opowieści o Yeti. Wierzę w istnienie Yeti. To nie tylko zwierzę, to bóstwo. Z biegiem lat zaczął się zastanawiać, czy w micie tkwi ziarno prawdy. Nazwy Człowiek Śniegu używa się tylko na Zachodzie. Powstała w latach 20. XX wieku, po pierwszych wyprawach na Mount Everest. Ich członkowie twierdzili, że widzieli coś w górach. Od tamtej pory wielu ludzi widziało szereg różnych postaci, słyszało hałasy i znajdowało ślady w miejscach, gdzie nie powinno ich być. Według Jerry'ego najdziwniejsze jest to, że podobne opowieści słyszy się także w innych miejscach. Tysiące mil dalej, pośród dzikiej przyrody w zachodniej części USA, gdzie mieszka i trenuje przez 6 miesięcy w roku. Chcę się dowiedzieć, dlaczego w domu towarzyszą mi opowieści podobne do tych zasłyszanych na Mount Everest. Wtedy usłyszałem dwunogą postać, która wyszła z pomiędzy drzew i szybko gdzieś pobiegła. To nie był człowiek ani niedźwiedź. To stworzenie nie poruszało się na czterech kończynach. Długo zastanawiałem się nad tym, czy to mogło być coś innego. Doszedłem do wniosku, że nie. Co roku pojawiają się dziesiątki podobnych relacji. Jedna z ostatnich pochodzi z sierpnia 2010 roku, kiedy to strażnik leśny został wezwany do odległego miejsca w górach Bridger Teton w stanie Wyoming. Pewien mieszkaniec poinformował go, że w okolicy jego chaty grasuje niezidentyfikowane stworzenie. W błocie były ślady. Widziałem takie tylko w telewizji. Czy były duże? Największy miał prawie 40 centymetrów. Oto ślady, które przekonały Kena i Cindy. Największy mierzył 38 centymetrów. Były od siebie oddalone o 1,5 metra, a więc stworzenie musiało być bardzo duże. Łatwo cię oszukać? Raczej nie. Dotychczas zawsze udawało mi się znaleźć racjonalne wyjaśnienie różnych dziwnych rzeczy. Jest bardzo sceptycznie nastawiony. Przez 30 lat był policjantem na Florydzie. Dopóki nie zobaczy czegoś na własne oczy, to coś dla niego nie istnieje. Tego nie potrafię wyjaśnić. Coraz trudniej mi ignorować każdą podobną relację. Wiem, że niewielka część społeczności naukowej traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Dr. Jeff Meldrum zajmuje się anatomią i biologią ewolucyjną.
opisał ponad 200 śladów, które jego zdaniem nie pasują do żadnego znanego nam stworzenia. Dużo częściej ten temat jest traktowany jak pożywka dla tabloidów bądź pseudonauka. Ślady pochodzą z całego świata. Niektóre mają ponad 40 lat. Czasem wyglądają jak ślady istoty, która przy zachowaniu ludzkich proporcji miałaby 2,5 metra wzrostu. Moim zdaniem mamy do czynienia z resztkami populacji człekopodobnych naczelnych. Te nieliczne osobniki są rozsiane po całym globie. Jerry postanowił porozmawiać z naukowcem. Zacząłem słuchać opowieści dotyczących Sasquatcha. Są podobne do historii, których nasłuchałem się w dalekim Nepalu. Zastanawiam się, jak to możliwe. Być może są to dwie części tej samej opowieści. Interakcje populacji ludzkich z tymi stworzeniami wyglądają podobnie. Dlatego przekazy ustne również są do siebie zbliżone. Dlaczego nie mamy dowodów na istnienie tych stworzeń? Po pierwsze, pamiętajmy, że ssaki potrafią się świetnie ukrywać. Opisy Yeti i Sasquatcha często sugerowały, że to przerośnięte, wyprostowane goryle. Jeszcze na początku XX wieku nauka nie uznawała istnienia goryli górskich. Są bardzo rzadkie i trudno przeprowadzić obserwacje. Zdaniem Meldrama, populacje tych naczelnych powinny być jeszcze mniejsze i lepiej ukryte. Nauczyły się unikać naszych oczu. To stworzenie doskonale się ukrywa. Prowadzi samotny, prawdopodobnie nocny tryb życia i ma bogaty repertuar zachowań. Dlatego trudno je spotkać, a tym bardziej schwytać. Jeff Meldrum nie uważa się za zwolennika teorii. Twierdzi, że widział tyle dowodów, iż potrzebne jest porządne dochodzenie. Niewielu naukowców jest na to gotowych. Inna grupa ludzi również nie jest zainteresowana tym, by udowodnić istnienie tego stworzenia, choć zapewne z innych powodów. To Szoszoni, którzy nie wątpią w to, że Sasquatch jest prawdziwy. Reba, miło, że znalazłaś dla mnie chwilę. Reba Teran jest członkiem plemienia Szoszonów. Nazwa, jakiej używa plemię Szoszonów, brzmi Bia Nambi, albo Bia Namp. A co to znaczy? Bia znaczy duży, a Namp to stopa. To stworzenie żyje na Ziemi od dawna i zna nasze góry na wylot. Na najtrudniejsze pytanie, dlaczego nigdy go nie schwytano, plemię ma własną odpowiedź. Nazywają to zmianą postaci. Uważam, że wielka stopa potrafi to robić. Zmienia się w małe zwierzę, podczas gdy wszyscy szukają olbrzyma. Dlatego zawsze potrafi się wymknąć, nawet gdy znajdzie się w pułapce. Wprawdzie wciąż wiem niewiele na temat człowieka śniegu, ale Nepalczycy również przypisują Yeti umiejętność magicznego umykania. Ich opowieści są bardzo podobne. Trudno to wyjaśnić, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że to stary lud pochodzący z drugiego krańca świata. Istnieje pogląd, według którego różne kultury mają podobne mity. To prawda, ale mnie to nie wystarcza. Oto co myślę. Argument mówiący, że jeśli to stworzenie istnieje, to już dawno byśmy się na nie natknęli, nie jest dla mnie wystarczający. Gdy wrócę do Nepalu, zbadam tę sprawę. Dowiem się, co myślą ludzie, którzy tam mieszkają, i postaram się odnaleźć wszelkie fizyczne dowody potwierdzające istnienie Yeti. Urządzę obławę na człowieka śniegu.
piątek lot do Lukli. Port lotniczy Tenzing Hillary, nazwany tak na cześć pierwszych ludzi, którzy zdobyli Mount Everest, jest jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Leży na wysokości ponad 2700 metrów. Lądowanie zawsze jest emocjonujące. Ostre podejście, krótki pas. Wysiadasz i jesteś w samym sercu Himalajów. Od teraz cały czas będziemy poruszać się na piechotę. Podróż w górę oznacza poruszanie się ścieżkami wydeptanymi przed wiekami przez szeryf. Jak to podzielimy? Wymyślimy coś, ale najpierw podzielmy bagaże na rzeczy osobiste i sprzęt fotograficzny. Ilu tragarzy będziemy potrzebować? Zobaczymy. Skorzystamy z tragarzy i jaków. Ten jest ciężki. To dała Sherpa. Poznaliśmy się kilka lat temu w obozie numer 1 na Mount Everest. Uwielbiam z nim pracować. Transport 400 kg sprzętu bez pojazdów w terenie pozbawionym dróg to prawdziwe wyzwanie. Już są dużo wyżej niż miejsca, w których w USA widziano wielką stopę. Okolica wciąż obfituje w bujną roślinność. Jest jej wystarczająco dużo, by nawet największe zwierzę znalazło schronienie i pożywienie. Po 30 latach uprawiania trekkingu, Jerry zna tę krainę tak dobrze jak miejscowo. Z każdym krokiem są coraz wyżej, a powietrze jest coraz rzadsze. Muszą dotrzeć do miejsca, gdzie mogą się zatrzymać na okres aklimatyzacji. Przy okazji dowiedzą się, co miejscowi wiedzą na temat człowieka śniegu. This is Namche Bazaar. Namche Bazaar, stolica społeczności Sherpów i główny węzeł handlowy tego regionu. Nepalczycy potrzebują 10 dni, by dotrzeć tu z subkontynentu indyjskiego, wzdłuż doliny rzeki Dudh Khosi. Tybetańczycy przybywają przez przełęcz Nangpa La. Handluje się tu praktycznie wszystkim, w tym także opowieściami. Łatwo się przekonać, że Sherpowie są bardzo przesądni. Nie wychodzą z domu w pozmroku. Okna i drzwi są małe, żeby uniemożliwić wtargnięcie żywym trupom. Gdy zapada noc, zabierają do domów psy i zwierzęta hodowlane. Sherpowie żyją tu od 500 lat, przekazując tradycje z pokolenia na pokolenie. This is my uncle Pemba. To mój wujek Pemba. Nice to meet you. And this is Pasang Puti.
Tu w domu rodzinnym Dały mogę się dowiedzieć, co w opowieściach o Yeti miejscowi uważają za prawdę. Wierzymy, że nawet hałas spowodowany przez Yeti może wyrządzić człowiekowi krzywdę. Wiemy też, że Yeti może się nagle pojawić i równie szybko zniknąć. Jest rodzajem nadistoty. Zastanawiam się, kto mógłby mi powiedzieć, jak wygląda Yeti, albo jak my go nazywamy, człowiek śniegu. W 1961 roku mój dziadek pojechał do USA i udał się do zoo w Harlem. Był niesamowicie podekscytowany, gdy ujrzał tak wiele różnych zwierząt. Handlował koni, więc najbardziej urzekła go zebra. Gdy zobaczył goryla, powiedział: to Yeti. Kiedy wiele lat później przychodzili do niego różni ludzie, na przykład ze zdjęciem niedźwiedzia brunatnego, który zdaniem wielu osób jest mylony z Yeti, konsekwentnie odpowiadał, że wie, jak wygląda niedźwiedź, że to nie Yeti, i wskazywał na zdjęcie goryla. Ja i moja rodzina wierzymy, że Yeti bardziej przypomina małpę niż niedźwiedzia. Trudno uwierzyć w przypominające goryla stworzenie przemierzające góry Nepalu na dwóch nogach. Niektórzy uważają, że nie jest to niemożliwe. Dziś w rejonie Himalajów nie ma już żadnych znanych małp. Ale wiemy, że żyły tu w przeszłości. Jedna z nich, poruszająca naszą wyobraźnię bardziej niż inne, to gigantopitek, dosłownie gigantyczna małpa. Współczesny goryl ma wysokość około 1,5 metra i waży jakieś 180 kg. Gigantopitek, który żył w lasach Azji 300 tysięcy lat temu, miał 3 metry wzrostu i ważył około 550 kg. Czy to wyjaśnia legendę o pół człowieku, pół małpie? Rodzina Dały daje jeszcze jedną wskazówkę co do natury Yeti. Chodzi o moc jego ryku. Według naszych przodków, ten, kto usłyszy Yeti, natychmiast dostaje dreszcze. Jeśli natkniesz się na Yeti, strach cię sparaliżuje. Gdyby cię zaatakował, stałbyś kompletnie bezradny. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale znane naczelne też potrafią to robić. Ian Redmond żyje wśród wielkich małp w Afryce. Doświadczył czegoś podobnego. Wyobraź sobie zwierzę trzy razy cięższe ode mnie, które pędzi w twoją stronę. Olbrzymia czarna masa, która ryczy w ten sposób. Albo dużo głośniej. Wielkie kły wystają z czerwonej gęby. To naprawdę przerażające. Zatem to, czy istnieje stworzenie, które Sherpowie opisują jako dwunożną małpę, potrafiącą paraliżować swoim rykiem, może być wyjaśnione naukowo. Jednak Jerry wciąż nie znalazł dowodu na to, że człowiek śniegu to coś więcej niż myt. Drużyna szykuje się do wymarszu. Musieli spędzić w mieście dobę, by mieć pewność, że ich organizmy przyzwyczaiły się do panujących warunków. Wykorzystujemy ten czas na przygotowania. Mamy wszystko, co potrzebne, by przetrwać w Himalajach 2 tygodnie.
GPS, telefon satelitarny, niesamowicie mocne obiektywy, wzmacniacz obrazu. Jeśli znajdziemy ślady, mamy też sprzęt do wykonania odlewów. Zabraliśmy noktowizyjne gogle i moją faworytkę, kamerę termowizyjną, którą można zarejestrować ciepło wydzielane przez ciało. Zadanie wydaje się łatwe. Ludzie twierdzą, że mają dowody na istnienie tego stworzenia. Wyruszamy, by je zobaczyć. Rozmawiamy z osobami, które spotkały Yeti i podążamy za informacjami wszędzie, gdzie nas zaprowadzą. Jesteśmy otwarci i pójdziemy tak daleko, jak będzie trzeba. Oto dach świata. Znajdujemy się na wysokości 3960 metrów. Wyżej nie da się mieszkać przez cały rok. Można tam jedynie wypasać jaki. I tylko wtedy, gdy jest ładna pogoda. Zwykle jest zimno, a ziemia jest jałowa. Mimo to mieszkańcy utrzymują, że gdzieś pomiędzy dolinami i lodem, na wysokości 5200 metrów, żyje Yeti. A tam jest Mount Everest, skryty wśród chmur. Kolejnym celem wyprawy jest jeden z buddyjskich klasztorów, gdzie podobno przechowuje się skalp Yeti. W 1960 roku Sir Edmund Hillary, jeden z dwóch ludzi, którzy jako pierwsi zdobyli Mount Everest, wrócił to w poszukiwaniu Yeti. Nie znalazł go, ale odkrył, że w Kumjung przechowują jego skalp. Dziadek Dawy został wybrany przez starszyznę. Miał objechać świat, pokazując skarb. Spotkał się nawet z prezydentem Kennedym i królową Anglii. To był jedyny raz w ciągu całego wieku, kiedy skarb znalazł się poza Kumjung. Nie sprowadzało się to tylko do pokazów i opowieści. Próbki włosów wzięto do analizy. Prasa doniosła wówczas, że skarb był fałszywy, i zrobiono go z włosów kozy. Po 50 latach Jerry i Dawa kroczą śladami Hillary'ego i odnajdują fotografie, które zrobiono, gdy skalp poddano badaniu. Redmond i Meldrum mają możliwość, by przyjrzeć się dowodom. Jakość jest znakomita. To prawda. To skalp z Kumjungu. Powiększenie włosa pokazuje interesujący wzór, który tworzą łuski znajdujące się na jego powierzchni. Jest inny niż u ludzi i małp i inny niż u cera i malajskiej kozy. Pod mikroskopem powierzchnia włosa nie jest gładka, tylko pokryta łuskami. Czasem ich układ pozwala zidentyfikować gatunek. W tym wypadku chodzi o to, że włosy małpy i kozy są bardzo podobne. Okazuje się, że nawet wtedy nie każdy był przekonany, że to włosy kozy. Ciekawi mnie fakt, że pani, która zrobiła te zdjęcia, nie jest przekonana co do tego, że są to włosy kozy. Pewność uzyskamy, jeśli klasztor pozwoli nam pobrać próbki DNA. Przez 50 lat nauka poszła do przodu. Analiza DNA mogłaby dać jednoznaczną odpowiedź. Jednak sama możliwość ujrzenia i sfotografowania skalpu wymaga wielu starań.
Jedynie dzięki osobistemu wstawiennictwu Dały Jerry doszedł tak blisko. Możliwość zobaczenia skalpu z bliska wymaga negocjacji z głową klasztoru i dobrego uzasadnienia. Podobno co najmniej jeszcze jeden klasztor w okolicy przechowywał szczątki Yeti, lecz z biegiem lat dostały się one w ręce ludzi Zachodu. Celem mogło być przeprowadzenie badań albo stały się po prostu pamiątkami z podróży. Dlatego skalp z Kumjung jest przechowywany pod kluczem. A więc tego szukałem. Przypomina mi to kości świętych przechowywane jako relikwie w kościołach w Europie. Podobnie jak tu są umieszczane w zamkniętej gablotce. Skalp ma stożkowaty kształt, tak jak to opisują Sherpowie. Pasuje do niektórych opisów Sasquatcha. Pasowałby też do czaszki gigantopiteka. Ale to nie tylko eksponat. Należy do sfery sakrum. Nie pozwolili nam wziąć próbki. Nie dziwię im się. Albo byśmy potwierdzili coś, co i tak już wiedzą, albo sprofanowalibyśmy świętość. Nic by na tym nie zyskali, a nasza opinia nie bardzo ich obchodzi. Mają swoją wiarę. Zaskoczyło mnie to, jak głęboko sięga wiara tutejszych ludzi. Niektóre plemiona amerykańskie akceptują fakt istnienia Sasquatcha. Natomiast Człowiek Śniegu to coś więcej niż legenda, którą Sherpowie rodzice opowiadają swoim dzieciom. Nie znajdzie się tu nikogo, kto by wątpił w jej prawdziwość. Według zachodnich standardów nic nie osiągnęliśmy. Nie mamy ani próbek, ani relacji naocznych świadków. Być może Sherpom wystarczy wiara, ale ja potrzebuję konkretnego dowodu. Wkrótce w śledztwie Jerry'ego nastąpi przełom. Kilka dni marszu stąd, w dolinie Machermo, mieszka Lakpa Doma. Podobno padła ofiarą jednego z najgłośniejszych ataków Yeti. Musimy się z nią spotkać. Obecnie prowadzi pustelnicze życie, lecz zgodziła się porozmawiać z Jerry. Rzekomy atak miał miejsce na wysokości 4800 metrów. Znacznie wyżej niż obecnie jesteśmy. A im wyżej, tym teren jest trudniejszy. Oto Dolina Machermo. Tutaj przed 30 laty Lakpa Doma została zaatakowana przez Człowieka Śniegu. Była tu sama ze stadem jaków. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Lakpa. Lakpa? Czy to było tutaj? Myślałam o bracie, który miał tu ze mną być. Nagle Yeti uderzył mnie z tyłu jak młotem i złapał za szyję.
Podniósł krowę i rzucił nią o ziemię. Z rany zaczęła płynąć krew. Wypił całą. Następnie rzucił cielęciem o skałę i też wypił jego krew. Zwierzę przeżyło, a Yeti sobie poszedł. Możesz opisać jego wygląd? Miał duże zęby, pomarszczoną twarz i zapadnięte oczy. Chodził w ten sposób, ale bardzo szybko. Miał spękaną skórę na rękach i bardzo długie paznokcie. Nieprzyjemny widok. Ian Redmond widział efekty ataku na czele. W Rwandzie poznałem człowieka, który miał na brzuchu cztery równoległe blizny. Zaatakował go goryl nizinny i wbił mu pazury w brzuch. Pomału nie wypruł mu wnętrzności. Ten człowiek był kłusownikiem. Prawie wszystkie ataki naczelnych na człowieka to akty samoobrony, bądź sytuacje, gdy naczelne usiłują zdobyć pożywienie lub coś, co posiada człowiek. Jeśli stawiasz opór, możesz zostać pogryziony. Incydent opisany przez Lapkę Domy nie przypomina mu niczego, co słyszał o dzikich małpach. Jedyne znane mi naczelne, które piją krew, to ludzie. Masajowi i Samburu trzymają zwierzęta po to, by upuszczać im krew i pić ją. Człowiek jest też jedynym znanym ssakiem naczelnym, który zabija jednocześnie kilka dużych zwierząt. Nie znaczy to jednak, że opowieść jest zmyślona. Jeśli w Himalajach, w regionie północno-zachodniego wybrzeża USA lub w Colorado żyje bliski krewny człowieka, to fakt, że zachowaniem bardziej przypomina człowieka niż goryla czy szympansa, nie powinien nas dziwić. Zaskakujące może być jedynie to, że przetrwał do dziś, a my nawet się nie zorientowaliśmy, że tak jest. Według Lakpy, ona sama przeżyła tylko dlatego, że udawała martwą. Nie wątpię w jej prawdomówność. Przytrafiło jej się coś dziwnego. Wciąż jednak jestem sceptycznie nastawiony. Następnym etapem będzie dokładne sprawdzenie okolicy. Pójdziemy w górę i zobaczymy, co jeszcze żyje w tej dolinie. Nie ma instrukcji polowania na Yeti. Nie znajdę jej w internecie. Zrobimy inaczej. Dawa i ja ulokujemy się po przeciwnych stronach doliny. Mamy sprzęt do nocnej obserwacji i kamerę termowizyjną. Wykorzystamy jedyną przewagę, jaką mamy nad stworzeniem, które być może tu żyje. Ukryjemy się w ciemności. Gdy w dolinie hula wiatr i spada temperatura, Jerry i Dawa zaczynają rozumieć, jak trudno żyje się w tej okolicy. Na zmianę monitorują ekran kamery termowizyjnej i chodzą po zamarzniętych zboczach. Hey, I'm gonna come out and meet you. Wyjdę ci naprzeciw. Widziałeś coś? Nie, niczego nie widziałem. Czuję się tu trochę nieswoje. Są prawie na wysokości 5000 metrów. Niżej położone doliny tętnią życiem, ale tu nie ma śladów żadnych zwierząt. Nie wiem, czy cokolwiek by tu przetrwało w tak ekstremalnie niskich temperaturach. Jest niesamowicie zimno.
Dwie doby wystarczą, by Jerry uzyskał pewność. To wyjątkowe miejsce. Doszedłem do dwóch wniosków. Po pierwsze, region jest rozległy. Można tu spędzić mnóstwo czasu, błądząc w ciemnościach w poszukiwaniu człowieka śniegu. Po drugie, nie wyobrażam sobie, by coś mogło tu żyć. Nie miałoby pożywienia ani schronienia. Zamarzłoby na śmierć. Bez wątpienia przydomek Człowiek Śniegu wprowadza ludzi w błąd. Jak przypuszczam, jest to masywna małpa. Z pewnością nie zamieszkuje górskich śnieżnych kryjówek i lodowców. Widywane tam ślady pozostawia, gdy przemieszcza się z jednej górskiej doliny do drugiej. Wszystkie znane wielkie małpy zamieszkują lasy tropikalne i subtropikalne. Według kontrowersyjnej hipotezy Meldruma, Yeti mógł przystosować się do życia w zimniejszych lasach alpejskich. Ci, którzy na niego polowali, nigdy nie znaleźli go w wysokich górach, ponieważ, tak samo jak oni, zawsze jedynie tędy przechodził. Tymi samymi szlakami podążają trekkingowcy i alpiniści, dlatego znajdują ślady jego stóp. Gdy Jerry i Dawa rozpoczynają zejście z pustymi rękami, następuje drugi przełom. Robi wrażenie. Jeden z ludzi należących do kontaktów Dawy usłyszał o naszej ekspedycji i dostarczył nam niesamowitych informacji. Ang Temba, jesteś pewien, że to ślady Yeti? Tak, widzę je trzeci raz. Gdy w 2008 roku wspinał się w regionie Makalu, ujrzał takie ślady. Ich zdjęcia powiesił sobie na ścianie, lecz nigdy nie pokazał ich nikomu z zewnątrz, aż do teraz. Z ułożenia śladów wnioskuję, że wie, jak poruszać się w głębokim śniegu. Doświadczenie wspinaczy mówi nam, że tak trawersowałby, idąc w górę stromego zbocza. Gdyby szedł w dół, robiłby to tak. Mamy tu jednak do czynienia z efektywnym pokonywaniem odległości. Wie, jak to robić. Przez 100 lat historii wspinaczki w tym regionie wiele osób twierdziło, że widziało ślady Yeti. Ale tylko garstka z nich potrafiła udokumentować to fotografiami. Jerry wraca, niosąc ze sobą być może jeden z najpoważniejszych dowodów wskazujących na istnienie Yeti. Nie uganiamy się za jednorożcami ani syrenami. To, co robimy, jest bardziej namacalne. A to dlatego, że znam tych ludzi i ufam im. Oni doskonale znają te krainy. Każdy, kto się tu wspina, jest gotów powierzyć Sherpom swoje życie. Gdy mówią, czuję się zobowiązany, by ich wysłuchać. Jerry przyjechał tu obalić mit. Czyżby w końcu dostrzegł w nim ziarno prawdy? Jesteśmy z powrotem w USA w krainie Sasquatcha. Gdy Jerry po raz pierwszy zaczął słuchać z uwagą opowieści o Yeti i Wielkiej Stopie, pojawiła się informacja o odchodach znalezionych w pobliżu rzekomych śladów Wielkiej Stopy. Jerry dowie się, co wykazała analiza DNA i co Jeff Meldrum myśli o zdobytych przez niego zdjęciach śladów Yeti. Meldrum jest ekspertem w dziedzinie badania śladów stóp. Na ich podstawie potrafi określić gatunek,
wzrost, wagę i sposób chodzenia zwierzęcia, które je zostawiło. Zebrał odlewy śladów z całego świata. Ponad 200 z nich to rzekome ślady niezidentyfikowanych naczelnych. Kilka spośród nich to próby oszustwa. Wiele z nich przypisuje się Sasquatchowi. Dwa pochodzą z okolic Everestu. Co myśli o fotografiach, które Jerry wziął od Ank Temby? Dr. Meldrum. Miło pana widzieć, doktorze Meldrum. Czy ślady, które przywieźliśmy z Himalajów, potwierdzają istnienie Yeti? Obawiam się, że niestety nie. Rozczarowanie. Ślady pozostawiono w świeżym śniegu, na zboczu tak wysokim, pustym i niedostępnym, że człowiek, który je znalazł, nie miał żadnych wątpliwości. Jesteś przekonany, że to ślady Yeti? Tak, jestem. Uznał, że to Yeti, ponieważ nie znalazł innego wyjaśnienia. Jednak Meldrum uważa, że ten człowiek się myli. Pewne rzeczy wskazują na to, że pozostawiło je zwierzę czworonożne. Trawersowanie utwierdziło nas w przekonaniu, że to stworzenie na dwóch nogach. Pokażę ci, jak to mogło wyglądać. Czworonóg stawia przednią łapę, a tylna może trafiać prawie w to samo miejsce. Słońce roztapia śnieg na jednej krawędzi śladu, natomiast przeciwległa krawędź pozostaje ostra i wyraźna. Dlatego ślad wydaje się większy. To właśnie widzieliśmy na zdjęciach. Drugi ślad jest po drugiej stronie wektora ruchu, ponieważ przednie łapy stawia dość szeroko. Tylna łapa i słońce topiące śnieg na krawędzi powiększają ślady. Powtarza się to na przemian po prawej i lewej stronie, co daje wrażenie śladów pozostawionych przez istotę dwunożną trawersującą w śniegu. Jeśli Meldrum ma rację, istnieje tylko jedno stworzenie, które mogło pozostawić takie ślady na tej wysokości. To Irbis, zwany panterą śnieżną. Jedno z najrzadszych i najbardziej nieuchwytnych zwierząt na Ziemi. To chyba niebywale frustrujące, prawda? Tak. Jest to rozczarowanie zarówno dla zwolenników, jak i przeciwników teorii o istnieniu Yeti. Nie ma dowodu na jego istnienie, a Meldrum przyznaje, że nie sposób dowieść, że nie istnieje. Musimy uznać hipotezę, że zarówno Yeti, jak i Sasquatch istnieją tylko w podaniach ludowych. Bardzo trudno udowodnić, że w rzeczywistości jest inaczej. Jednak on i jego koledzy są przekonani, że pewnego dnia pojawi się niezaprzeczalny dowód. Może się zdarzyć, że jakiś myśliwy go upoluje albo potrąci go samochód na autostradzie. Na pewno nie poddamy się teraz. Do rozpoczęcia poszukiwań skłoniło Jerry'ego Moffata porównanie dwóch mitów, dwóch opowieści. To, co zobaczył, spowodowało, iż uznał, że może tkwić w nich ziarno prawdy. Widział kolekcję Meldruma i to, co Sherpowie uznają za niepodważalny dowód. Jest wiele niejednoznacznych dowodów lub takich, które są ze sobą sprzeczne. Istnieją argumenty, które każą umieścić te stworzenia w sferze legend. Najważniejsze jest to, że Jerry rozmawiał z ludźmi oddalonymi od siebie o tysiące kilometrów, którzy są całkowicie przekonani, że okoliczna przyroda skrywa sekrety. To rozciągająca się na wiele kilometrów dzicz, w której człowiek ledwie zdołał postawić stopę. Region Everestu jest jeszcze bardziej niedostępny. Gdyby ktoś usiłował mi powiedzieć, że jest pewien, iż nie ma tam nic nieznanego, to nigdy bym w to nie uwierzył. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Marcin Cieślak. Czytał Marek Lelek.